Program zawiera treści nieodpowiednie dla dzieci oraz kontrowersyjne skróty myślowe. Jeśli więc jest to dla Ciebie poważny problem, zrezygnuj z dalszego oglądania. Chociaż pewnie będziesz załować. O sukcesach naszych pilotów w bitwie o Anglię słyszał chyba każdy. No ale tak to już jest, że wojenne opowieści odbijają się zawsze szerszym echem. Natomiast jeśli chodzi o lotnictwo cywilne, to tutaj Polacy też mają z czego być dumni. Choćby jak sobie zerkniemy na dwudziestolecie międzywojenne. Polscy konstruktorzy tworzyli wtedy rozwiązania do dziś stosowane w samolotach. W ogóle Polacy robili super samoloty, które łoiły konkurencję, choć czasem... Na granicy katastrofy, a polscy piloci to już w ogóle jakiś kosmos. Jeden z naszych śmiałków dokonał rzeczy niemal niemożliwej i to w tajemnicy przed swoim szefem. Mieliśmy też jedno z najnowocześniejszych lotnisk na kontynencie, a przed wojną nasze linie lotnicze były prawdziwą potęgą, chociaż oczywiście zdarzały się nieprzyjemne sytuacje, jak na przykład wtedy, kiedy nie zauważono, że pasażer wysiadł w czasie lotu. Okej, okay, generalnie mamy dzisiaj naprawdę sporo do omówienia, więc nie ma co tracić czasu. Lecimy z nowym odcinkiem Historii bez cenzury. To oczywiście nie tak, że Polacy zobaczyli po raz pierwszy samolot dopiero po odzyskaniu niepodległości. Nie no, bez przesady. Już pod zaborami nasi współtworzyli światowe lotnictwo. W 1910 roku w Wiedniu inżynier Adolf Warchałowski skonstruował, a potem sam przetestował samolot, który przeszedł do historii jako pierwszy stworzony przez Polaka. Pierwszy stworzony przez Polaka, a w zasadzie Polaków, samolot na historycznie polskich ziemiach to z kolei dzieło panów Cywilskiego i Zbierańskiego z Awiaty. Z czego? Aviata to było takie towarzystwo lotnicze w Warszawie, gdzie głównie szkolono pilotów, chociaż do czasu, bo w pewnym momencie Rosjanie stwierdzili, że jest tam zbyt polsko i aviatę zamknęli. Jednak do tej pory zdążyło się już tam nauczyć latać wielu, którzy później na lata związali się z lotnictwem. Swoją drogą, rosyjska armia też nam kilku świetnych pilotów wyszkoliła, w tym Franciszka Żwirkę, który jak już się pojawia w podniebnych opowieściach, to bardzo często w towarzystwie Stanisława Wigury i oczywiście nie bez powodu. Wigura był bardzo utalentowanym inżynierem mechanikiem lotniczym, współtwórcą zespołu RWD odpowiedzialnego za projektowanie i konstruowanie samolotów. Na maszynach lotniczych znał się więc wybitnie. Z kolei Żwilko był świetnym pilotem wyczynowym i akurat tak się super złożyło, że w 1929 roku szukał ogarniętego mechanika, żeby razem kosić konkurencję na zawodach. Panowie w tymże 1929 roku się spotkali. od Znakomicie się zrozumieli, współpraca zażarła momentalnie, ale w tym sporcie nawet najlepsza współpraca i zrozumienie między członkami ekipy niewiele da bez odpowiedniego sprzętu. Na szczęście mieli. Szczęście, bo przecież Wigura był członkiem RWD, więc znał doskonale branżę i uwielbiał z kolegami unowocześniać najnowsze osiągnięcia. Tak właśnie powstawały polskie samoloty, w tym RWD-2, w którym Żwirko i Wigura zadebiutowali już w sierpniu tego samego roku na ogólnoeuropejskiej imprezie. Później jeszcze wygrali imprezę w Polsce, ale to były takie odpowiedniki. Ligi Narodów i Pucharu UEFA. Odpowiednikiem lotniczej Ligi Mistrzów były zawody samolotów turystycznych Chalonge, na które chłopaki ruszyli do Berlina w 1930. Wygrali? Nie! Ale nie sprawiło to, że zalani łzami pokornie zrezygnowali z latania. Nic z tych rzeczy. Stwierdzili, że do walki wrócą w 1932 roku, a w międzyczasie będą zdobywać szlify na innych imprezach i brać udział w tworzeniu i testowaniu nowego samolotu. Stworzonego w jednym tylko celu: żeby nakopać konkurencji do Zada, a zwłaszcza Niemcom. Ta maszyna. Która mogła powstać dzięki ogólnopolskiej zrzutce, no bo z kasą było naprawdę cienko, została nazwana RWD-6. I już po pierwszym teście Żwirko był zachwycony. Stwierdził, że to wspaniały samolot. No i miał sporo racji, bo w zasadzie miał tylko jedną wadę. Po rozpędzeniu się powyżej 200 km na godzinę. Odpadały skrzydła i to nie żart, o czym boleśnie przekonał się pilot oblatywacz podczas jednego z testów. Cudem przeżył, bo leciał nisko i zarył w miękkie podłoże. No ale z trzech egzemplarzy po tym wypadku zostały dwa. A chłopaki stwierdzili, że, no kurczę, do tych zawodów już jest naprawdę niedaleko, to zrobimy tak, że po prostu nie będziemy przekraczać tej niebezpiecznej prędkości i powinno być w porządku, bo poza tą jedną wadą to samolocik jest naprawdę prima sort. Chłopaki z tym nastawieniem ruszyli więc do Berlina, żeby nakopać niby wszystkim, ale wiadomo, że najbardziej Niemcom. To, co robili Żwirko i Wigura, wprawiało ich przeciwników jednocześnie w zachwyt i przerażenie. Kosili oponentów w konkurencjach technicznych, a po kolejnej konkurencji, tym razem polegającej na locie o długości prawie 7,5 tysiąca kilometrów, dalej byli pierwsi w generalce, drudzy byli Niemcy, ale to nie koniec, bo została jeszcze jedna konkurencja: próba prędkości maksymalnej. Nasi uznali, że kurczę, no głupia sprawa, bo z jednej strony fajnie by było wygrać, pokazać światu, że Polacy potrafią w lotnictwo, ale jak im skrzydła odpadną i się rozdupcą gdzieś nad Frankfurtem, no to kurczę, zdecydowanie odwrotny przekaz pójdzie w świat. Uznali więc, że dadzą w palnik, ale tak, żeby nie przesadzić i może wystarczy punktów przewagi, żeby utrzymać pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej. Dziś wiemy, że to był lot na granicy katastrofy. W pewnym momencie samolotem zaczę Zaczęło telepać. Pilot twierdził, że to przez dławienie się silnika, ale albo tak sobie wmawiał, żeby się uspokoić, albo faktycznie w to wierzył i może lepiej dla niego. No ale dobra, dali radę? Nie, ale też tak. Bo konkurencji nie wygrali, zajęli trzynaste miejsce, ale punktów wystarczyło, żeby utrzymać pierwsze miejsce w Generalcy i nasi wygrali całość. To był szał. Polska oszalała z radości. Żwirko i Wigura stali się narodowymi bohaterami, a ostatni dzień zwycięskich zawodów, 28 sierpnia, stał się świętem lotnictwa polskiego. Oczywiście Żwirko i Wigura też bardzo się cieszyli, ale nie przyszło im celebrować tego sukcesu zbyt długo, bo 11 września tym samym samolotem, którym nie da no, tak strasznie złoili konkurencję, ruszyli na kompletnie nieistotny meeting do Pragi. Jak nieistotny, to czemu lecieli? Bo ten meeting był nieważny jako impreza sportowa, ale że Żwirko i Wigura byli teraz celebrytami w branży, to tłumy chciały zobaczyć ich i ich zwycięski samolot. A w tych tłumach mogli być potencjalni inwestorzy, kupcy, krótko mówiąc chłopaki, polecieli na chałturę. Samolotem, który po takim maratonie nie powinien się oderwać od ziemi bez poważnego serwisu. Niestety, znowu postanowiono przymknąć oko na kwestie bezpieczeństwa, a w lotnictwie to nigdy nie jest dobry pomysł. Panowie rozbili się na terytorium Czechosłowacji. Na szczęście, nie wszystkie sukcesy naszych pilotów były okupione śmiercią. Cofnijmy się o parę lat w naszej opowieści do sukcesu Orlińskiego i Kubiaka, kolejno pilota i mechanika. Panowie postanowili polecieć z Polski do Japonii. Wystartowali 27 sierpnia 1926 roku i lecieli ponad tydzień. Co tak długo? No bo to nie był bezpośredni lot, tylko w międzyczasie parę razy lądowali. W końcu jednak do Japonii dotarli i ich podróż zrobiła takie wrażenie, że na audiencji przyjął ich sam cesarz, a potem. Potem trzeba było wracać, i to właśnie podróż powrotna przyniosła więcej emocji. Przynajmniej raz chłopaki dość mocno się zgubili, bo między Osaką a Seulem wiatr zwiał ich w miejsce nieobjęte już mapą, którą zabrał ze sobą orliński. Na szczęście, Kubiak podczas pobytu w jednym z hoteli, na wszelki wypadek, wyrwał mapkę z lokalnej gazety, i to dzięki niej udało się wrócić na kurs. To jednak nie był koniec przygód. Olej strasznie zaczął schodzić, więc musieli uzupełniać rycynowym. Gdzieś w Rosji musieli lądować, bo pękło śmigło, które skleili klejem stolarskim, ale o wiele większy problem był z uszkodzonym skrzydłem, które uszkodziło się jak lądowali, żeby to śmigło skleić. Mechanik stwierdził, że najprościej będzie uciąć uszkodzony kawałek skrzydła, a żeby zachować równowagę, to zerwali poszycie z kawałka drugiego skrzydła, tak? Naprawiona maszyna przeleciała jeszcze 6000 km. Chłopaki dolecieli do kraju i stali się narodowymi bohaterami, podobnie jak parę lat później Stachu Skarżyński. Ten śmiałek postanowił jako pierwszy przelecieć Atlantyk w kierunku Wschód-Zachód, przy czym musiał się do tego przygotowywać w naprawdę tęgiej tajemnicy. A to wszystko dlatego, że w 1929 roku dwóch naszych już próbowało i niestety nie wyszło. Polskie władze bały się kolejnej wizerunkowej wtopy, na szczęście jednak nie wszyscy wychodzili z tego założenia. W swój chytry plan skarżyński zaangażował wąskie grono osób, ale znaleźli się w nim generał Drescher i szef Departamentu Lotnictwa Cywilnego. Panowie mieli zadbać o to, żeby o całej akcji nie dowiedział się dowódca lotnictwa polskiego, ale zapewnili też innego rodzaju wsparcie. Wtajemniczeni konstruktorzy uznali, że najlepiej będzie użyć do tej śmiałej akcji samolotu RWD-5 BIS odchudzonego do granic możliwości. Wyleciało na przykład radio, co jednak dziwi trochę mniej, jak sobie zdamy sprawę, że najlżejsze wtedy ważyły około 60 kg. No ale wyleciała też dmucha na tratwa spadochron ratunkowy, a nawet oświetlenie. Pilotowi musiała wystarczyć żaróweczka przyczepiona taśmą do głowy, zasilana z baterii umieszczonej w kieszeni. Ach, no i wsadzono też nowy brytyjski silnik. On był dość drogi, ale chętnie go naszym użyczono. Podejrzane? Pewnie Brytyjczycy raczej nic za darmo nie robią, i tak też było w tym przypadku. Zaczęli podejrzewać, że ci szaleni Polacy chyba chcą jakiś kosmiczny rekord pobić, a jak im się uda, no to to będzie znakomita reklama dla firmy. Pewnych podejrzeń zaczął też nabierać szef lotnictwa, więc postanowiono mu w pewnym momencie powiedzieć, że ha, no faktycznie tutaj przygotowujemy się do pobicia rekordu, ale powiedziano mu, że to ma być rekord na trasie z Europy aż na południe Afryki. I szef stwierdził, że a no jak tak, no to spoks, nie ma problemu. Zresztą faktycznie 27 kwietnia 1933 roku Skarżyński wziął kurs na Afrykę. Wylądował w Senegalu i po załadowaniu prowiantu i uzyskaniu zgody francuskiego komisarza Międzynarodowej Federacji Lotniczej wystartował, żeby przelecieć Atlantyk o 23.00 z dwóch powodów. Po pierwsze, żeby ten najtrudniejszy nocny etap przelecieć jak będzie najbardziej wypoczęty, a po drugie, żeby depesza polskiego korespondenta, który oczywiście o wszystkim dowiedział się ostatni, dotarła do kraju już w momencie, jak nasz pilot będzie nad Atlantykiem i szef poza bluzganiem nie będzie już mógł nic zrobić. Nasi piloci to to jest w ogóle jakiś niepojęty poziom brawury. Lot nad Atlantykiem trwał 17 godzin i 15 minut, a kiedy Skarżyński wylądował na jednym z brazylijskich lotnisk i powiedział skąd przybył, to mu nikt nie uwierzył. Tym bardziej, że nie przyleciał w klasycznym kombinezonie lotnika, tylko w garniturze, lakierkach. Generalnie bardzo elegancko wyglądał. Zakładając, że nie zapomniał zdjąć z głowy żarówki. W każdym razie, dopiero po pewnym czasie, zorientowano się, że typ nie kłamie, i stał się wielką gwiazdą. Odbył tournée po miastach, gdzie było dużo polonii, a później chciał wracać, tak samo jak przybył, ale mu nie pozwolono. Władze nie chciały kusić losu i pilot wraz z samolotem wrócili statkiem. Dopiero w Europie wyjęto go ze skrzyń i złożono do kupy, w sensie samolot, a nie skarżyńskiego, którego w ojczyźnie witały tłumy, w tym prezydent. Czekały też na niego bankiety, ordery, awans i być może wściekły szef lotnictwa. Tak sobie gadamy o tych asach polskiego lotnictwa, to dla odmiany opowiedzmy sobie o Tadeuszu Pruszkowskim. Czyżby nie był asem? No, pff, jeśli chodzi o jego umiejętności, zwłaszcza o lądowanie, no to możemy tutaj użyć określenia as tylko po angielsku. Generalnie Pruszkowski był gwiazdą malarstwa, zabijały się o jego pracę ówczesne galerie, wykładał też w warszawskiej szkole sztuk pięknych, a samoloty to była taka jego druga pasja. Taki trochę John Travolta albo Bruce Dickinson, ale z tej trójki Pruszkowski latał zdecydowanie najgorzej. Uprawnienia na pilota zdobył Ledwo, ale i tak zapisał się w historii polskiego lotnictwa, ponieważ opracował rytuał pasowania na pilota. Jak to wyglądało? Podobnie jak pasowanie na rycerza, tylko zamiast miecza był drążek sterowniczy, zamiast świętym olejkiem, to nowego pilota smarowano olejem silnikowym. Przysięgę składano na symboliczny korkociąg i Mówiono, że zrobię co w mojej mocy, żeby w korkociąg nie wpadać, ale to nie wszystko, bo potem świeżo upieczonego pilota wsadzano do starego kadłuba i przewracano na, że tak powiem, plecy. Skąd ten element tradycji? Z doświadczenia. Oczywiście doświadczenia Tatka Pruskowskiego to była taka symulacja kapotarzu, czyli sytuacji jak po złym lądowaniu, samolot ląduje na plecach, przewracając się przez nos. Można ironicznie rzec, że to był taki popisowy numer Pruskowskiego, ponieważ zdarzało mu się to naprawdę często, do tego stopnia, że w pewnym momencie zaczął wymalowywać nazwy miejscowości, w których mu się to przytrafiło na swoim kadłubie, ale do góry nogami. Ten najlepszy malarz wśród polskich pilotów osiągnął tylko jeden znaczący sukces sportowy, kiedy zajął trzecie miejsce w lubelsko-podlaskich zawodach lotniczych, czym zaskoczył wszystkich. A najbardziej siebie samego. Wróćmy może jednak do ludzi, którzy reprezentowali poziom światowy, jeśli chodzi o kwestie związane z lotnictwem. Ba, byli nawet wizjonerami, bo ciężko innego określenia użyć, jak mówimy o Jerzym Rudlickim. Gość wymyślił usterzenie motylkowe, które później stosowano, ba, nawet dzisiaj się stosuje i to w potwornie drogich konstrukcjach typu F117 chyba mój ulubiony samolot. A może mój ulubiony to Blackbird? Albo F-14 Tomcat. Ciężki wybór. W każdym razie te wszystkie samoloty mają ze sobą to wspólnego, podobnie jak mnóstwo innych maszyn latających, że mają podwozie chowane w locie, co też jako pierwszy w Polsce zastosował właśnie Rudlicki. Zygmunt Puławski z kolei stworzył nowy rodzaj skrzydła: cieńsze przy kadłubie i jakby złamane pod kątem, co miało między innymi zapewnić lepszą widoczność pilotowi. Po raz pierwszy zastosowano to rozwiązanie w myśliwcu PZL P1, ale generalnie zrobiło ogromne wrażenie podczas wystawy w Paryżu. To rozwiązanie zaczęto nazywać skrzydłami mewy, ewentualnie mówiono też skrzydło polskie. Generalnie nasi konstruktorzy maszyn latających rozwijali się naprawdę potężnie. Można powiedzieć, że rozwijali skrzydła naprawdę potężnie, bo ich projekty były absolutnie konkurencyjne dla Douglasa czy Lockheed'a. Swoją drogą wtedy już wcale nie trzeba było być pilotem, żeby się samolotem przelecieć, bo dość prężnie rozwijało się też transportowanie ludzi, maszynami latającymi. Gdzie i skąd latano w Polsce? Pierwszym polskim cywilnym lotniskiem była Poznańska ławica, jednak stolicy Wielkopolski bardzo szybko zaczęła wyprzedzać Warszawa. Tam pierwsze lotnisko powstało na dzisiejszym polu Mokotowskim. Swoją drogą oba te wymienione lotniska były częścią pierwszego polskiego połączenia pasażerskiego Warszawa-Poznań. Poznań Gdańsk, otwartego w maju 1921 roku, a jeszcze w tym samym roku w Warszawie można było skorzystać z oferty francusko-rumuńskiego przewoźnika i skoczyć sobie do Pragi. Naszych linii lotniczych jeszcze nie było, ale to była kwestia czasu, podobnie jak nowe lotnisko, bo stolica zaczynała się rozrastać, podobnie jak potrzeby lotnictwa i Pole mokotowskie po prostu przestało wystarczać, zrobiło się za ciasne, tym bardziej, że stacjonowało tam też wojsko. Postanowiono więc wrócić do pomysłu budowy lotniska na Okęciu. Zaraz wrócić? Ano, wrócić, bo pomysł leżał w szufladzie już od lat, jednak dopiero po jakimś czasie zdecydowano się wprowadzić go w życie. Swoją drogą warto wiedzieć, że już wtedy zakładano, że to taka opcja tymczasowa, bo już wtedy zakładano, że powstanie taki duży, centralny port lotniczy. O tym jeszcze wspomnimy za parę chwil. Tak czy inaczej, budowano to lotnisko na Okęciu. To trochę musiało trwać i pewnie skutecznie irytowało niektórych Warszawiaków, no bo doprowadzano kolej tradycyjny. Tramwaje, spory bajzel ogólnie, ale intencje dobre. Wreszcie w 1934 roku uroczyście otwarto jeden z najnowocześniejszych portów lotniczych, jakie wtedy istniały. Kompleks, który dziś nazwalibyśmy terminalem zaplecze techniczne stacja meteorologiczna radiostacja taras widokowy centrala telefoniczna już w pierwszym roku obsłużono ponad 10 tysięcy pasażerów. W zasadzie to wybiegnijmy trochę w przyszłość, bo dalsze losy lotniska na Okęciu, a od 2001 roku lotniska Chopina, też są bardzo ciekawe. W czasie II wojny światowej, naziści na Okęciu mieli ośrodek badawczy, lotniczy ośrodek badawczy, ale wycofując się, zniszczyli co się dało. Trzeba było całość odbudować, prace zaczęto, ale o gęstej sieci połączeń z Zachodem można było co najwyżej pomarzyć. Zaczęło się to odrobinę zmieniać po 1956. Wtedy Okęcie złapało nowy wiatr w żagle. Zaczęła się taka już potężna rozbudowa. Powstało Centrum Kontroli Ruchu Lotniczego z tą charakterystyczną wieżą. Zainstalowano też obłędnie precyzyjny radar. Jak się domyślacie, nie produkcji radzieckiej. Okęcie obsługiwało coraz więcej pasażerów, a pierwszym rokiem z przekroczonym milionem obsłużonych był 1971. A jak to wygląda w naszych czasach? W do tej pory rekordowym 2019 to było już prawie 19 milionów. Wróćmy jednak do dwudziestolecia międzywojennego, bo wtedy powstał też polski przewoźnik, polskie linie lotnicze LOT, które zaczęły obsługiwać połączenia krajowe do Gdańska, Krakowa czy Poznania, ale też zagraniczne. No, tych było naprawdę sporo, ale między innymi do Wilna, Bukaresztu. Czy Aten można było sobie skoczyć? A czym? Początkowo Junkersami F13, które mogły zabrać na pokład czwórkę pasażerów we względnie komfortowych warunkach, bo kabina była ogrzewana. No nie ma się co dziwić, że było wielu chętnych na takie wojaże. Nasze linie lotnicze zresztą dość szybko kupiły sporo nowego sprzętu, którym chciało podróżować jeszcze więcej osób. W 1938 roku to było 35 tysięcy, więc od groma jak na tamte czasy. Chociaż. Nie wszyscy dotarli na miejsce. Zdarzyła się sytuacja, jak po wylądowaniu zorientowano się, że nie ma pasażera. Chłop zniknął. Okazało się, że nie zniknął, tylko wysiadł w czasie lotu, bo takie sobie wymyślił samobójstwo. A nikt go nie powstrzymał, bo to był jedyny pasażer tego dnia. W każdym razie w zdecydowanej większości pasażerowie docierali do celu i dbała o to, jak tylko mogła obsługa naziemna, no i oczywiście dbali o to piloci, którzy, mimo że cywilni, to nieraz zaskakiwali brawurą, lądując w warunkach, w których inni bali się startować. Historia rozwoju polskiego lotnictwa jest naprawdę niesamowita, a my latanie mamy chyba we krwi. Oczywiście jedni bardziej, inni mniej. Jak poznany dziś malarz. Ale jednak bywały też w historii momenty, jak infrastruktura po prostu nie nadążała za rozwojem ambicji polskiego lotnictwa, jak wtedy, kiedy trzeba było w Warszawie przenosić lotnisko na o wiele większą działkę. Zresztą dzisiaj jest tak samo. Lotnisko Chopina jest już po prostu za ciasne, stąd ten dość głośny ostatnio pomysł stworzenia centralnego portu komunikacyjnego między Warszawą a Łodzią który byłby dobrze połączony z resztą kraju, stworzyłby od groma miejsc pracy, a przede wszystkim obsługiwał przynajmniej 40 milionów pasażerów rocznie. Jak już wspomnieliśmy parę chwil temu, sama idea, sam pomysł jest jeszcze przedwojenny. Pierwsze projekty zaczęły powstawać już w latach 70., a kolejne rządy dokładały swoją cegiełkę. Dzisiaj wiele wskazuje na to, że za parę lat ten projekt plus 2000 km linii kolejowych zostanie zakończony. A czy jest to pomysł dobry? To już nie nam oceniać. Wy za to oceniajcie śmiało. Udajcie się w sekcję komentarzy. Bardzo jesteśmy ciekawi Waszego zdania, a my widzimy się niedługo.